Kolejny raz na światło dzienne wychodzą niewygodne dla Putina dowody, świadczące dobitnie o tym, jak okradał i okrada on swoje społeczeństwo. Niezależni rosyjscy dziennikarze obnażyli putinowską hipokryzję, bo nie chodzi tu już jedynie o ogromny pałac nad Morzem Czarnym, ale o całą machinę mającą na celu jedno – nakraść ile się tylko da. Coś wam to przypomina? Zobaczcie zatem, jak w Rosji robi się willę plus, pałac plus, czy jakkolwiek by tego nie nazywał. Oto jak robi się wielką kasę w polityce, zabezpieczając przy okazji przyszłość swoją i swoich współpracowników, przywłaszczając sobie państwowe miliardy dolarów. Nim jednak rozpoczniemy dzisiejsze dywagacje, chciałem podziękować przede wszystkim wam za wszystkie łapki w górę, suby i za to, że jesteście. Jeżeli oczywiście nie będzie to dla was kłopotem, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć czerwony przycisk po prawej stronie ekranu. Oczywiście zapraszam was również do naszego sklepu, gdzie w ramach wsparcia możecie nabyć strategiczną grę planszową Globalista i inne oferowane przez nas produkty. Z góry dziękujemy i zaczynamy z dzisiejszym naprawdę mocnym materiałem. Jak mógł mianować swojego pierwszego pomocnika kadrowego? Dlaczego wybrał Władimira Putina? Rosyjskie władze od dekad robią wszystko, aby przeszkodzić tym, którzy chcą utrudnić im realizację planów polegających głównie na regularnym okradaniu własnego społeczeństwa. I jak widać za naszą wschodnią granicą, to zdecydowanie nie ograniczają się tylko do grabieży na własnym podwórku. Wprawdzie zanim obecny włodarz i ludzie z nim ściśle powiązani umocnili swoją pozycję, to próby ujawnienia ich pokrętnie zdobywanych ogromnych majątków stanowiły swoiste przekamarzanki. Pomiędzy niektórymi, niezależnymi jeszcze wtedy mediami, a nimi samymi. A teraz, podczas prowadzonej przeciwko Ukrainie i Zachodowi wojny, te przepychanki na przestrzeni ostatniego roku coraz bardziej przypominają thriller polityczny z wątkami szpiegowskimi. Dziennikarze, by nie skończyć za kratami po wprowadzonych zaostrzonych przepisach, muszą coraz częściej wykonywać swoją pracę pod przykrywką. Nierzadko z ukrycia zdobywając zdjęcia lub nagrania audio, czy też potajemnie spotykając się ze swoimi źródłami. Dzisiejszy materiał dla tych, którzy dotarli i upublicznili te informacje, może w obecnej Rosji zakończyć się wyrokiem skazującym za zdradę ojczyzny, jeśli tylko wpadną oni w ręce FSB lub innych służb. Okazuje się bowiem, że kolejny już raz życie osobiste i majątek Władimira Putina to jeden wielki szwindel i hipokryzja małego człowieka z wybujałym ego. A najważniejsze tajemnice, które skrywał przez lata, zaczynają coraz częściej wychodzić na jaw. Putinowska Rosja stała się krajem z dużym rozwarstwieniem majątkowym i dochodowym. Jakość życia przeciętnego mieszkańca jest niższa niż sugerują to międzynarodowe porównania produktu krajowego brutto na osobę. Skutki dużego rozwarstwienia dochodowego i majątkowego są dobrze widoczne szczególnie w przypadku dużego zróżnicowania jakości życia pomiędzy prowincją a większymi miastami. To jedna z charakterystycznych cech całego obszaru postsowieckiego. Jedni zatem nie mają w XXI wieku toalet, by inni, najczęściej powiązani z władzą, mieli złote muszle klozetowe lub szczotki toaletowe po 700 euro za sztukę. Czyli warte tyle, co półroczna emerytura przeciętnego Rosjanina. Wspomniani niezależni dziennikarze dotarli do informatora, który przez wiele lat pracował w jednej z firm, która prowadziła tajny portfel Władimira Putina. Fakty i dokumenty, które przytoczyła ta osoba podczas prowadzonej z nią rozmowy, tuż po rozpoczęciu ataku na Ukrainę w 2022 roku, świadczyły o wysokim, sprawowanym w tej firmie stanowisku oraz tym, że rzeczona osoba miała naprawdę rozległą wiedzę. Jak działało i jak działa tajne imperium finansowe Putina. Oni całkowicie się zbuntowali. Musimy ich powstrzymać. Całymi miesiącami dziennikarze śledczy weryfikowali autentyczność otrzymanych informacji, włącznie z podszywaniem się na terenie Rosji pod innych ludzi, by nagrywać z ukrycia. Wszystkie badane ślady ogromnych przepływów finansowych dotyczących Władimira Putina i jego kochanki Aliny Kabajewej oraz ludzi ściśle z nimi powiązanymi prowadziły do niepozornej spółki Ermira, zarejestrowanej na Cyprze. Już wcześniej było jasne, że firma należy do kogoś z wewnętrznego kręgu Putina. Dziennikarze prowadzący tą sprawę początkowo myśleli, że należy ona do Arkadija Rotenberga, przyjaciela Putina. Okazało się jednak, że pomimo iż formalnie w dokumentach do 2015 roku jako właściciel figurował niejaki Władysław Kopyłow, mało znany rosyjski prawnik określany mianem Supa, a nawet zwykłego Menela, to w rzeczywistości prawdziwym właścicielem spółki Ermira jest prezydent Rosji Putin. Do
Dowodem na to może być nawet sam fakt, że w 2015 roku firma należąca do Rotenberga przejęła cypryjską spółkę. Wówczas jeszcze w tym samym roku firma ta otrzymała nagle duże pożyczki bądź przelewy od spółek powiązanych z Gennadijem Timoczenką, Dmitrijem Miedwiediewem, Ilią Elisejewem i Igorem Antoszynem, a także od firmy Olkon Investment Ltd., należącej do Rotenberga. Okazuje się również, że Putin oprócz wyprowadzania w każdy możliwy sposób państwowej kasy czerpał jeszcze nieprawdopodobne wręcz zyski dzięki firmie Vinexim, która stworzyła popularną markę wódki Putinka. W marcu 2004 roku Vinexim sprzedał prawa do znaku towarowego spółce zależnej od Ermiry i po kilku kolejnych transferach finansowych znak towarowy tego trunku zaczął należeć do firmy, której współwłaścicielami są Arkadii Rotenberg i były prezes Rosyjskiej Federacji Judo Wasilij Anisimow. Według rosyjskich dziennikarzy śledczych z grupy Projekt zyski z produkcji sprzedaży wódki Putinka w latach 2004-2019 mogły wynieść nawet 400 do 500 milionów dolarów amerykańskich. Dziennikarze podkreślają zatem, że Putin czerpał jako prezydent Federacji Rosyjskiej zyski z szerzenia alkoholizmu wśród własnych wyborców, a nawet obniżył minimalną cenę detaliczną tej wódki na początku 2015 roku, by rzekomo zapobiegać sprzedaży nielegalnie produkowanych trunków z dbałości o zdrowie Rosjan, żeby się nie zatruli czymś niewiadomego pochodzenia. W 2010 roku firma Ermira pożyczyła około 100 milionów dolarów firmie, której współwłaścicielem był przyszły, a obecnie były zięć Putina Nikołaj Szałamow i akcjonariusz Banku Rosji Dmitrij Goriełow. Środki te miały być przeznaczone na rozpoczęcie budowy putinowskiego pałacu położonego na wybrzeżu Morza Czarnego w okolicach miejscowości Gelendżyk. Po tym jak w 2010 roku biznesmen i zarazem demaskator Siergiej Kolesnikow ujawnił część ze skrywanych przez Putina i jego kolegów tajemnic, w liście otwartym skierowanym do ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, najbliższe otoczenie Putina przeorganizowało swoje tajne biznesy wyprowadzające państwowy majątek, tworząc całą pulę nowych podmiotów prawnych i przenosząc wspomnianą nieruchomość do spółki Savoyan Investments, ale nadal zależnej od cypryjskiej Ermiry. Po głośnym filmie nagranym o tymże pałacu przez ekipę Aleksieja Nawalnego, korespondent telewizji państwowej Aleksander Rogati odwiedził posiadłość, aby obalić zarzuty wobec prezydenta. Tyle, że w państwowej telewizji podczas realizowanego nagrania umknął jeden drobny szczegół, że kiedy zaprzeczał kwestią o rzekomym dozorowaniu obiektu przez uzbrojonych żołnierzy, pokazał nieopatrznie, iż jego ekipę kontrolował tylko człowiek z firmy ochroniarskiej. Wewnątrz pałacu są tylko gołe betonowe ściany. Nie ma śladu tego, co jest pokazane w tym filmie. Żadnych złotych orłów, żadnych marmurowych kolumn. W całym budynku trwają prace wykończeniowe. Droga tutaj jest zablokowana przez bariery, ale nie widzieliśmy żadnych ludzi z bronią ani wieżami strażniczymi. Pracownicy prywatnej firmy ochroniarskiej dokładnie sprawdzają pojazdy przy wjeździe. Ale okazało się, że naszywka na mundurze z nazwą Horyzont zdradziła, iż właśnie ta ochrona otrzymuje co miesiąc płatności od firmy Platinum, będącej zależną od cypryjskiej Ermiry. Świadczy o tym nawet sam fakt, że jeszcze w 2004 roku Ermira pożyczyła Platinum prawie 90 milionów dolarów, za które kupiła lukratywne akcje Gazpromu, Banku Rosji i willę w Soczi, przejętą od koncernu naftowego Yukos, należącego wcześniej do znienawidzonego przez Putina Chodorkowskiego. Pałac Władimira Putina o wartości około 1,5 miliarda dolarów jest większy niż Wersal i stanowi swoisty pomnik próżności rosyjskiego przywódcy. Ale to nie jedyna oznaka hipokryzji tego człowieka i niemal jego jawnego okradania ludzi. Rosyjscy dziennikarze śledczy zwracają również uwagę na liczne przykłady, w których Putin polecił swoim wasalom przekazać mieszkania ważnym dla niego osobom. Na przykład w latach 2010-2013, kiedy Putin nie mieszkał już ze swoją żoną Ludmiłą i gdy w 2013 roku oficjalnie w mediach sami poinformowali o rozwodzie, to tuż po tym fakcie Władimir Władimirowicz zapewnił swojej byłej małżonce dalsze wygodne życie. No cóż, tak jest. Cała moja praca wiąże się z absolutną reklamą. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Ale są ludzie, którzy są z tym zupełnie niekompatybilni. A Ludmiła pełni tę służbę od 8 lat, a nawet 9 lat, więc cóż,
To była wspólna decyzja. Bowiem firmy powiązane ze spółką Ermira i Arkadijem Rotenbergiem sprzedały najpierw jej kochankowi, a później mężowi dwie nieruchomości komercyjne w rejonie Moskwy, by niewiele później odkupiły je także inne należące do Rotenberga spółki po znacznie wyższej cenie. I w ten sposób zarobione na transakcji pieniądze pozwoliły na zakup luksusowych posiadłości na południu Francji i w Szwajcarii. Właśnie tutaj, w tym domu, Artur Oheretny ma trzypokojowe mieszkanie. Jeśli spojrzysz na dokumenty tego mieszkania, znajdziesz dziwną rzecz. Oheretny był właścicielem mieszkania tylko do 2013 roku. A teraz uwierzyłbyś, to zwykłe trzypokojowe mieszkanie. W dzielnicy podmiejskiej jest zarejestrowane na całą spółkę offshore. A co to za firma? Tak, to kolejna filia Ermiry. Oznacza to, że Putin najpierw dał mieszkanie nowemu mężowi swojej byłej żony, a potem zabrał je z powrotem. Spółka Ermira uśmiechnęła się także do męża najstarszej córki Putina, Marii Worącowej, przenosząc kilka luksusowych moskiewskich nieruchomości do firmy Berochi Investments, spółki utworzonej dla tej pary. To wszystko to jednak nic w porównaniu z tym, jak bardzo rosyjski dyktator dba o Alinę Kabajewą. Dziennikarze zidentyfikowali kilkanaście nieruchomości zakupionych w jej imieniu na wskazanych przez nią ludzi, by tym samym jeszcze ciężej było ustalić prawowitego właściciela. Ich wartość stanowi niebagatelną sumę około 120 milionów dolarów, a wśród nich znajduje się na przykład willa na południu Francji, należąca kiedyś do zairskiego dyktatora Mobutu Sese Seko. Na marginesie, kiedyś miałem okazję być koło niej. Całkiem ciekawa. Ale swoistą perełką w koronie nieoficjalnej rosyjskiej carycy jest kupiony dla niej przez Putina apartament o powierzchni 2600 m2, wart co najmniej 15 milionów dolarów. Luksusowy penthouse zakupiony przez kolejnego słupa Rudnowa, współpracownika Putina, zlokalizowany jest w kilkunastopiętrowym bloku na terenie Soczi. Został uznany w 2021 roku za największe mieszkanie Federacji Rosyjskiej. Nieruchomość posiada prywatny basen, bar, salę bilardową, kino, galerię sztuki, a na dachu własne lądowisko dla helikopterów. Pewnie po to, żeby odwiedzającego ją Putina nie widziało zbyt wiele osób. Apartament posiada 20 pokoi z panoramicznymi oknami. Główna sypialnia utrzymana jest w neutralnej kolorystyce, ale telewizor do oglądania w łóżku jest tutaj koniecznością. Łazienka lśni złotem. Obfitość złota jest główną cechą domów Putina i Kabajewej. A jeszcze więcej jest w przejściu między piętrami. Kabajewa, 39-letnia była gimnastyczka olimpijska, od lat ponoć związana jest z rosyjskim prezydentem. Co więcej, przypisuje się jej, że jest matką czwórki jego dzieci, mianowicie bliźniaczek i dwóch synów. Niebywała kariera, jaką zrobiła po zejściu ze sportowej sceny, zdecydowanie sugeruje, że tych dwoje wiele łączy. Putin kupił wspomniany apartament za pośrednictwem swojej tajnej cypryjskiej spółki, przez co nieruchomość oficjalnie nie ma z nim nic wspólnego. W skład nieruchomości wchodzi 20 pokoi wykończonych różnymi gatunkami egzotycznego drewna z detalami opływającymi wręcz złotem, posadzkami i elementami ozdobnymi wykonanymi z wyjątkowo drogich rodzajów kamienia. Niepowtarzalności dodaje jeszcze fakt, że na przestrzeni ponad 1000 m2, stanowiących integralną część tej nieruchomości, pod gołym niebem jest dziedziniec relaksacyjny w stylu japońskim, altana grillowa w stylu marokańskim, parkiet taneczny, spa, sauna, łaźnia turecka i dwa osobne mieszkania dla służby zarejestrowane na babcie Kabajewej. 3 z 4 zakupionych mieszkań zostało zarejestrowanych na nazwisko Anna Zacyblina, czyli babcia Aliny Kabajewej. Jakby tego było mało, to według innych medialnych doniesień Alina Kabajewa zarabia prawie 11 milionów dolarów rocznie jako przewodnicząca zarządu National Media Group, firmy inwestycyjnej kontrolowanej przez Jurija Kowalczuka, kolejnego oddanego współpracownika Putina. I tu należy dodać, że ten sam rosyjski biznesmen odpowiedzialny był, jak donoszą media, za budowę ponoć ulubionej rezydencji prezydenta Putina. Dlaczego ulubionej? Ponieważ, jak twierdzą niektórzy wysoko postawieni urzędnicy, on z jakiegoś powodu kocha rosyjską północ. Ale równie dobrą przyczyną owej sympatii może być odosobnienie rezydencji położonej w Waładaju. Rzadko trafia ona do wiadomości i prawie nigdy nie odbywają się tam oficjalne spotkania, co sprawia, że ten otoczony lasami dom świetnie nadaje się na organizowanie prywatnych, intymnych uroczystości. Miejsce to oczywiście również opływa w drogocenne detale, nawet z powodu ogromu złoceń wykonanych w wielu pomieszczeniach, a także wyszukanych luksusowych mebli lub misternej sztukaterii.
No to przejdźmy do sąsiedniego pomieszczenia, które zostało nazwane piwnicą. To są krzesła, na których Putin i jego goście odpoczywają po łaźni tureckiej. I wszystko tutaj jest pokryte złotem. Ale główną cechą jest ten żerandol w kształcie misy. Ten kolejny pałac ma posiadać również specjalną stację kolejową przeznaczoną dla pancernego pociągu Putina. Przez lata odwiedzał on tą rezydencję wraz z żoną, ale podobno od momentu związania się z Kabajewią pojawia się tylko z nią i ich wspólnymi dziećmi. W 2020 roku w pobliżu rozpoczęto budowę rezydencji przeznaczonej rzekomo wyłącznie dla Kabajewy i jej dzieci, a sam dom znajduje się na gruncie zarejestrowanym na firmę należącą do Jurija Kawalczuka. Oficjalnie budynek należy do wspomnianej na początku materiału spółki Prime, która jest zarejestrowana na wspomnianego współpracownika Putina. To jednak powszechna praktyka w Waładaju, ponieważ znaczna część obiektów rekreacyjnych Putina zarejestrowana jest właśnie na tą firmę. Drewniana rezydencja o powierzchni 1200 m2 została wybudowana w ciągu 2 lat. Co istotne, powstała ona specjalnie dla Kabajewej, co ujawnili w swoim materiale niezależni rosyjscy dziennikarze. Prawdopodobnie wszystkie wspomniane bogactwa to tylko namiastka tego, ile faktycznie przywłaszczył dla siebie i swoich najbliższych współpracowników Władimir Putin. I może nie byłoby to aż tak szokujące, gdyby nie fakt, że to, co zrobił przez ostatni rok, to już nie tylko złodziejstwo i hipokryzja, ale po prostu bestialstwo i brak jakichkolwiek wartości moralnych. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Hej!